jest remis po 17 z tych 17 punktów. Jeśli się nie mylę, to 10 to Rumianie zdobyli z linii rzutów wolnych, 9. Michalak. Dobra zamiana tutaj korzysta dla Adwinu, mogą szukać przewag. Ignerski. Jest znowu Zyskowski, ma piłkę pod koszem i faulowane przez Omeja. Zmuszenie do zamiany krycia i szukanie przewag. To robi dobrze Anwil Włocławek, nie tylko dzisiaj. Faulowany Jarosław Zyskowski. Tak, idealnie tutaj odczytana ta sytuacja, chociaż Umej ma pewne pretensje, całkiem niepotrzebnie. Świetnie zrolował tutaj do linii końcowej, do kosza Zyskowski. No właśnie, ale też z drugiej strony mam wrażenie, że większość już zespołów jest do tego typu obrony przygotowana i tam nawet nie ma wielkiej walki, żeby nie dopuścić właśnie do tego, do tej zamiany krycia w obronie. Przychodzi to generalnie zawsze bardzo łatwo. Duje, wiemy, że ma jakieś problemy ze zdrowiem z kostką, ale kto z zawodowych koszykarzy nie ma problemów ze zdrowiem, z jakimiś mikrourazami. W każdym razie Aaron już normalnie trenuje, uczestniczy tutaj w pracy zespołu. No i to ciekawe, bo takie sytuacje teoretycznie nie powinny się zdarzać, jeśli wyższy zawodnik wygrywa jeden na jeden daleko od kosza z bardziej mobilnym zawodnikiem, tak jak teraz Zyskowskim. Jeszcze raz, jest zamiana krycia. Zyskowski dobrze czuje się pod koszem. Rysar przeciwko Aaronowi Celowi, faulowany przez Cela, Aaron Broussard. I widzimy też, że kilka już akcji takich właśnie ustawionych do gry przeciwko Celowi, który tutaj nie ma pretensji, ale nie wiem o co, bo ewidentnie przegrał i faulował. Za Tomasza Śniega wchodzi Rob Lowry. Tak, reprezentant Polski tutaj pokazuje sędziom, że ręce w górze trzymał, no oczywiście tak było, natomiast podejście biodrami pod Broussarda. No Broussard nam się tutaj objawił kilka tygodni temu, może nie wszystkim, bo oczywiście wiemy doskonale od dawna, że to jest bardzo ciekawy, solidny zawodnik, ale to co robił w tym półfinale z Arką, to na pewno... Tracili to Rumianie. I Almeida, jest Broussard. Almeida często jako rozgrywający właśnie po wymianie krycia wykorzystuje swoją przewagę szybkości, ale nie trafił. Auricel, który świetnie rzuca za 3 punkty, nie trafia. O, Krzysztof Sulima. Teraz pomylił się. Podanie prosto w ręce rywala. Tak, zaproszenie do szybszej gry. I znów Kamo Werdenczyk z piłką w ręku. To przewaga wzrostu Torunian, jeżeli mają ją wykorzystać, to powinna się także ujawnić właśnie w zbiórkach w ataku, nie mówiąc o zbiórkach w obronie. Tymczasem pod kosza Igor Gadowski, który nam się tu po cichu pojawił na boisku, zbiera i dobija. I Anwil ma 4 punkty przewagi po pierwszej kwarcie. Nie, to jeszcze jest... Nie, tak, po pierwszej kwarcie zmieniły mnie te cyferki na zegarze. Tak, w ostatniej sekundzie świetnie Igor Gadowski się odnalazł pod koszem i nie spadając piłką dobił do kosza. To jeszcze poczekamy na statystyki po tym, jak się uzupełnią o ten rzut, ale już widzimy, o właśnie, skuteczność drużyny turuńskiej bardzo, bardzo niska w tym meczu. Tak, słabiutko, 33%, żadnej trójki jeszcze nie zaprezentowali. Tutaj go wskoczył i ktoś go nie zauważył. Ale został na boisku także Igor Wadowski. To ciekawe, bo ten zawodnik tylko wszedł na takie mikroepizody, wchodził do tej pory w playoffie. Teraz na dłużej. Nie udało się przelobować. Arona Cela. Jest Gruszecki w kontrze. Jeszcze poprawił pozycję. Lowry za 3. Bardzo niecelnie. Jest zbiórka w ataku i Kulik zdobyła punkty. No właśnie. Jeśli będą pamiętali o tym właśnie dystansy zawodnicy, bo to też nie jest zawsze takie łatwe. Nieraz gdzieś tam w głowie, a to już może wrócę do obrony. Nie, tutaj należy tą deskę atakować. Oczywiście z jednej i z drugiej strony. No i Wadowski, ciekawe jakie zadania dostał ten zawodnik. No, teraz stracił piłkę Karol Gruszewski. Nikt go już nie dogoni. No i straty, na pewno coś, co Anwil, czego Anwil musi unikać, jeżeli chce tutaj powalczyć. Nieźle to wyglądało do tej pory playoff. Mało tych strat miał zespół włocławski w półfinałach. No, podobnie jak Torunianie, niewiele. No tak, ale widać, że koncentracja. Mistrzowski tytuł, a Torunianie drugi raz w finale. Lowry,
Szymon stara się tutaj nie przegrać sytuacji jeden do jednego, ale nie przegrał, co więcej wygrał, zabiera piłkę, ale nie trafił, był faulowany przez Amerykanina z toryńskiego zespołu. No cóż, tak się kończą zabawy w kotka i myszka, tak się kończą właśnie takie kozłowanie niesforne, można by powiedzieć. Tutaj jeszcze raz gdzieś piłeczka odleciała, no właśnie, bardziej strata niż przechwyt, prawda, w tej akcji. Tak, ale był czujny, jak ważka tutaj Simon, cały czas widzimy bliziutko, ręce aktywne, nie poddał się. I to może punkty, a nie, przepraszam, bo to nie rzucił, do nie trafił, ale jest dwa rzuty wolne. Natomiast co do kotka i myszki. Kotki też są fajne. No dobra, kotki i myszka, no to jest ważna część planu drużyny toruńskiej. Pan kotek musi wygrać z tą myszką parę razy jeden na jednego, bo inaczej nic z tego nie będzie.